Po ponadrocznej walce udało się. 4-letni Jaś wraca do zdrowia. Pochodzącego z Barcian chłopca czeka jeszcze długa terapia, jednak ostatnie badania wykazały, że w organizmie Jasia nie ma już komórek nowotworowych. W zeszłym roku diagnoza spadła na rodzinę 4-latka jak grom z jasnego nieba. W weekend majowy nagle Jaś przestał chodzić. Zaczął skarżyć się na ból całego ciała, nie można było go dotknąć. Nie chciał wstawać, wyglądał jak dziecko, które jest sparaliżowane. My po tym jego nagłym ataku, paraliżu, udaliśmy się z nim do szpitala wojewódzkiego w Olsztynie na SOR. Tam zostaliśmy przyjęci w trybie pilnym. Trafiliśmy na oddział reumatologii. U Jasia podejrzewano najpierw zapalenie stawu biodrowego. Jednak wstępne już prześwietlenia, czy to USG, pokazały, że w Jasia brzuchu znajduje się guz. Po 2 dniach trafiliśmy na oddział onkologii w Olsztynie. Tam zdiagnozowano u Jasia neuroblastomę w 4. stopniu zaawansowania. Guz był bardzo duży, ponieważ miał ponad 12 cm. Liczne przerzuty do kości, szpik kostny zajęty w 79%. Dodatkowo u Jasia zdiagnozowano obecność onkogenu mycyn, który bardzo mocno pogarsza rokowania. Janek leczył się w szpitalu w Olsztynie. Rokowania nie były optymistyczne. Lekarze dawali chłopcu 15% szans na wyleczenie. Rodzice zaczęli szukać jak najlepszej kliniki, by ratować życie synka. Tak Jaś trafił do szpitala w Barcelonie, gdzie obecnie się leczy. Jego terapia jest jednak niezwykle droga. Jak dotąd kosztowała ponad 5,5 miliona złotych. Leczenie przebiegało pomyślnie do grudnia 2022 roku. Nagle pojawiła się progresja choroby, czyli choroba zaczęła postępować. I można powiedzieć, że wstępnie leczenie, które przechodziliśmy od tych wakacji, trzeba było rozpocząć na nowo. Na nowo leczenie związane było oczywiście z kolejnymi kosztami. Koszty leczenia diametralnie wzrosły, ponieważ wprowadzono inne leki i okazało się, że musimy dozbierać kolejne 3 miliony złotych. No tutaj nie mieliśmy tak naprawdę innego wyjścia, jak powtórnie prosić ludzi o pomoc, o to, żeby nam pomogli w uratowaniu naszego dziecka, aby pomogli nam zebrać te pieniądze. Rozpoczęliśmy leczenie. Ludzie dobrej woli po raz kolejny pokazali swoją siłę. Na zbiórkę wpłynęło więcej niż 3 miliony złotych, a codziennie przychodzą nowe wpłaty. Nadwyżkę rodzice Jasia przeznaczą na bardzo drogie leki, które chłopiec będzie musiał przyjmować w ramach terapii. Ma ona zapobiec nawrotom choroby. Potrwa około 2 lat, a jeszcze przez 5 lat Jaś będzie musiał poddawać się badaniom kontrolnym. Rodzice chłopca zbierają pieniądze nie tylko przez internet. Pomóc można również przekazując im plastikowe nakrętki czy niepotrzebne ubrania. W kampanię charytatywną na rzecz Janka włączyła się cała lokalna społeczność. Sołtyska z Kandawy, Ewa Wingrowicz, zainicjowała akcję Szafowanie dla Jasia, czyli zbiórkę niepotrzebnych tekstyliów. Te wszystkie rzeczy powinny być popakowane w worki, takie 60-litrowe, poukładane, przede wszystkim czyste i niepodarte. Tak jak powiedziałam wcześniej, te ubrania muszą posłużyć jeszcze komuś, więc nie traktujmy tego jak takiej zwykłej akcji śmieciowej, gdzie wyrzucamy coś do śmietnika, tylko dajemy komuś coś, co jeszcze posłuży. To głównie ubrania przekazane przez mieszkańców gminy Barciany. Akcję wspiera przede wszystkim Kętrzyn. W Urzędzie Miejskim trwa zbiórka tekstyliów. Inne samorządy czy instytucje również mogą włączyć się w pomoc. W tym celu wystarczy skontaktować się z gminą Barciany. Tutaj składujemy ubrania, to jest jakby ten główny punkt, gdzie te ubrania trafią. Mamy do zebrania no sporo, bo aż 18 ton. Na obecną chwilę mamy zebrane gdzieś około tony. Szafowanie dla Jasia potrwa jeszcze do końca sierpnia. Jeśli w tym czasie nie uda się uzbierać 18 ton tekstyliów, akcja zostanie przedłużona. To nie jedyna inicjatywa na rzecz Jasia, w którą zaangażowała się lokalna społeczność. Tych akcji było kilka. Organizowaliśmy je wspólnie z naszą miejscową drużyną Szpiku Barciany, ale też z drużyną Wielkich Serc, czyli z fundacją pana posła Michała Wypija.
wspólnie też z placówką Straży Granicznej w Barcianach, ale też ze związkami zawodowymi Straży Granicznej. No, ciężko mi jest teraz sobie przypomnieć wszystkich, którzy się włączali w te nasze akcje, ale było tego naprawdę dużo i to zaangażowanie różnego rodzaju instytucji. Już nie wspomnę o naszych lokalnych przedsiębiorcach, którzy też aktywnie włączali się w pomoc dla Jasia. Także też myślę, że to jest dobra okazja, żeby już na dzisiaj podziękować wszystkim tym, którzy się angażowali, którzy wspierali nas w organizowaniu tych zbiórek dla Jaśka. Podziękowania należą się także kołom gospodyń wiejskich, strażakom z ochotniczych straży pożarnych, uczniom, nauczycielom i dyrektorom gminnych szkół i przedszkoli oraz wielu innym mieszkańcom i instytucjom z gminy Barciany. Na początku września ma odbyć się uroczyste podsumowanie akcji charytatywnych na rzecz Jasia. Fundacja po pierwsze, Fundacja Michała Wiślińskiego przyjedzie tutaj tirem ogromnym i zabierze wszystkie tekstylia, które zbierzemy. Planujemy również oprócz tej akcji zabierania tekstyliów tirem, koncert oraz taki piknik dla mieszkańców z podziękowaniem za to, że wzięli udział w akcji zbierania pieniążków dla Jasia. Jest za co dziękować. Mieszkańcy gminy Barciany stanęli na wysokości zadania. Jak mówi tata Jasia, ta trudna sytuacja stała się okazją, by przekonać się, jak wiele jesteśmy w stanie zmienić, gdy połączymy siły. Taka akcja pokazuje, że przede wszystkim w tym, można powiedzieć, dzisiaj zwariowanym świecie, że ludzie są dobrzy, że ludzie odpowiadają na potrzebę, na pomoc innych, że potrafią pomagać i potrafią się w ten sposób zorganizować, że dokonują rzeczy niemożliwych. Ponieważ na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że kwota 5 milionów jest dla nas czymś niemożliwym. Jednak niemożliwe stało się możliwe i zrobiliśmy to wszyscy wspólnie, wspólnymi siłami. Poprzez małe kroki doszliśmy do tak ogromnych rzeczy, więc to jest ta sytuacja przede wszystkim dla mnie pokazuje, że nie wiemy, co nas w życiu czeka i kiedy to my, czy wy będziecie potrzebowali pomocy i ważne, żeby znaleźć wokół siebie ludzi takich, jak my znaleźliśmy. Walkę Janka nadal można wspierać przez stronę siepomaga.pl. Więcej informacji na temat wrześniowego podsumowania zbiórki znajdziemy już niedługo na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach.